Droga rowerem nie była najgorsza, kiedy jechaliśmy z portu do centrum. Jednak pokazała, że w paru miejscach konieczne są ścieżki rowerowe. Najgorszy odcinek dla rowerzystów, moim zdaniem, to od ulicy Filarytów aż do skrzyżowania ulicy Sowińskiego z Alejami Racławickimi. Chodnik tam jest dosyć wąski, zatłoczony, a jest nią trudno przejechać, bo mijają nas rozpędzone samochody. W związku z tym postuluję, żeby zbudować tam ścieżkę rowerową, a tym bardziej, że jest tam miejsce. Kosztem niewielkiej połaci zieleni można tam swobodnie budować dobrą ścieżkę rowerową, która ułatwi ruch dla rowerzystów.